22. pięć punktów. Dobra, jestem chciwy. Klątwa chciwości mnie kupiła. O, Koral. GG. No, więc jak widzicie, ta talia ma potencjał i to dosyć duży. Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, jestem Fil, przed wami kolejna talia z Gwinta. Zapraszam was serdecznie na Nawałnicę Ciosów pod znakiem Renfri, Geralta Igni oraz Triss, Deszcz Meteorytów. Ja wiem, to jest bardzo ciekawa kompozycja, z sprawą tego, że aktualnie Triss, Renfri dosyć często się pojawiają. No, ten Geralt Igni chociażby ze względu na potwory, które no, robią duże punkty, też jest tutaj mile widziany. Mamy klasyczny core tego deku, czyli mamy Birnę, Koral, Morkwarga, mamy tutaj kilku harcowników, więc oczywiście operujemy tutaj dookoła discardu, żeby móc sobie jak najwięcej kart dograć. Mamy kilku Wiedźminów i za sprawą tego mentora, on jest tutaj dołożony ze względu na to, że mamy możliwość ranienia wrogiego stołu i to mamy bardzo ładną możliwość. Jest Gerd, który zagrany stosunkowo szybko może zranić dosłownie cały rząd rywala. Mamy naszego dowódcę, który pomija pancerz i jest w stanie również jednostki ranić. Więc no tutaj jak najbardziej ten mentor jest w stanie ładne punkty zrobić. Za sprawą tej Triss musiałem tutaj dołożyć do talii kilka jednostek z wysokimi punktami bazowymi. W tym wypadku właśnie mamy wcześniej wspomnianego Gerda, mamy Hanzę, Renfri, która siłą rzeczy no, musiała być w tym deku. Mamy dwóch Wiedźminów Szkoły Niedźwiedzia, mamy Adepta, mamy Niedźwiedzia, no zresztą tutaj no, ta wojowniczka również całkiem ładne punkty w rundzie trzeciej posiada, więc jak widzicie, jeżeli skupimy się stosunkowo szybko na tym, żeby wygrać rundę pierwszą, pozostawiając sobie jak najwięcej jednostek z wysoką siłą bazową na stole, no to tutaj oczywiście możemy sobie grać dookoła rzędu bliskiego, możemy sobie później zagrać Triss, wszystko wzmocnić. Zagrywając Renfri pamiętajmy, że tutaj nie mamy możliwości skontrolowania tego, co dobierzemy. Mamy wyłącznie 3 wybory. Tutaj niestety nie udało mi się wmieścić karty, która pozwala nam na zwiększenie szansy, jak chodzi o przetasowanie tutaj naszych jednostek. Ponieważ gdybyśmy mieli tutaj tego runicznego czarodzieja, oczywiście mielibyśmy 5 opcji. Wtedy jest dużo większy współczynnik na to, że dobierzemy to, co aktualnie potrzebujemy. Aczkolwiek w większości przypadków tutaj ta Renfri z tymi klątwami, które są dość uniwersalne oraz tymi błogosławieństwami, są w stanie nam fajne punkty zrobić. Ja najczęściej w sumie skłaniam się w stronę klątwy chciwości, ze względu na to, że nasz manewr bojowy pozwala nam zrobić dodatkowe punkty z Koral, ponieważ jest to kolejny discard, a za sprawą tego, że możemy sobie dobrać nasz drugi manewr bojowy, no to możemy sobie dobrać Gina, możemy sobie dobrać jakiś removal, jakiś atak, wzmocnienie, no tutaj mówię, tu już jest masa wyborów. Jak chodzi o Morka, Mork Łupieżca, według mnie na chwilę obecną jeden z ważniejszych pików w Skellige, ponieważ ostatnimi czasy dosyć, nie wiem, ochoczo gracze grają VM, grają jednostkami, grają archetypami, które gdzieś tam skupiają się na tym, żeby wzmacniać pojedyncze jednostki, więc no oczywiście ten Mork to jest woda na młyn na tego typu jednostki. Trafiając na harmonię, trafiając na jakieś archetypy, które są w stanie zbudować duży stół, niestety operujący na zbliżonej ilości punktowej, wtedy gramy Geralta Igni, który również tutaj niesamowite wartości punktowe robi. Jest Xavier, czyli nasza karta, oczywiście, którą zagrywamy do rzędu bliskiego, żeby wygnać wrogie karty z echem, żeby nie mogły pojawić się powtórnie na stole. No i tak jak wspomniałem wcześniej, staramy się w miarę szybko naszą talię odchudzić, wygrać rundę pierwszą i w zależności na co gramy tutaj albo kierujemy się na rundę długą, gdzie z pomocą Triss i wysoko punktowanych jednostek jesteśmy w stanie wygrać, albo idziemy na bardzo krótką rundę i po prostu będziemy rywala kontrolować ze sprawą Renfri. Więc mówię, no tutaj jest wiele możliwości, wiele opcji jak to rozgrywać. Ja na chwilę obecną no, tą talię sobie kilkukrotnie tutaj przetestowałem w różnych wariantach. Kilka kart jeszcze musiałem tutaj edytować, wymieniać. Mamy oczywiście tego Geralta Quen, o którym nic nie powiedziałem, ale go z reguły zagrywamy po to, żeby zmaksymalizować wartości pod naszego Wiedźmina Szkoły Niedźwiedzia. Chyba, żebyśmy trafili na wroga, który ma bardzo dużo punktów w rzędach. Ma niesamowite wartości punktowe i na przykład nie dobraliśmy Geralta Igni, wtedy okej, możemy sobie zagrać Geralta Quen, Geralta Igni, więc mamy tutaj łańcuszek znaków. Czy jest coś, o czym wam nie wspomniałem? Na pewno trzeba uważać na discard. To mimo wszystko to jest bardzo fajna opcja, jak chodzi o Skellige. Tutaj to możliwość odchudzenia deku, możliwość wygenerowania sobie dodatkowych punktów na stole. Ale jest jedno ale. Może dojść do sytuacji, w której będziecie mieli Birnę, będziecie mieli Koral, ale nie będziecie mieli harcowników, Morka. Nie będziecie mieli zwyczajnie kart, które chcielibyście odrzucać. Wtedy ja z reguły wyrzucam po prostu albo adeptów, albo niedźwiadki. Dosłownie karty, które mają dla mnie najmniejszą wartość. Jedną z takich kart może być chociażby Wściekły Niedźwiedź, który nomen omen pod Triss jest fenomenalny, ponieważ ma 8 punktów. Natomiast jego minusem jest to, że musi zaatakować swoją jednostkę. Więc możecie próbować, możecie na przykład, nie wiem, zagrywać tego niedźwiadka w momencie, kiedy już zagrywacie Geralta Quen, że jednostka zagrywana ma tarczę, no to wtedy oczywiście możemy sobie te dwie tarcze na naszych Wiedźminach rozbić. No, ale dobrze, to byłoby na tyle, nie przedłużając, ponieważ wiem, że duże grono z was tak naprawdę pomija wstęp, ponieważ jest zainteresowana typowo tym, jak talia działa, więc zapraszam was tutaj na ten piękny wiedźmiński spektakl. Jasne. Dobra, mamy discard, to jest super. Mamy ładne discard, adepta w sumie... Wojowniczki nie chcę, mentor... Mentor byłby ok, gdybyśmy mieli Gerda, żeby móc zaatakować wrogie jednostki. Odrzucamy. Triss Deszcz Meteorytów, spoko. Mi to odpowiada. Mi to jak najbardziej odpowiada. Zaczynamy niedźwiadkiem. I przyznam wam szczerze, że tutaj ta rączka, którą mamy, jest fenomenalna, żeby właśnie zagrać z Triss. I nawet nie wiem, czy tego nie zrobimy. A, Żółw Artfein. Okej. Grajmy maskę. Wiedźmin. Wiedźmin i niech będzie Hanza Renfri. 28-7, więc rywal już wie. On już wie, na co gra. Jan Calveit. Pięknie. Nie powtórzę błędów Emchyra. O, jest Gerd, jest Geralt. To tak, harcownika odrzucamy, adepta odrzucamy. 38-15. Fajny rząd bliski, żeby zagrać ewentualnie Triss. Ach, Szpiegująca Czarodziejka. Aczkolwiek nie wiem, czy on zaraz nie spasuje. Bo tutaj mimo wszystko rywal nie musi nic. Się nie musi bawić. A jakie poświęcę Triss, to poświęcę kolejną złotą kartę. A jak zagram Gerda, to zwyczajnie stracę złotą kartę. No dobra. Niech stracę. Aczkolwiek wolę pozbyć się Gerda. No z tą Triss możemy jeszcze co nieco podziałać. 41-15. Władca lalek. No tak. To brzmi jak problem. Jeżeli oddamy rywalowi ostatnie słowo, czy mnie to będzie bardzo dużo kosztowało? No zobaczymy. 41-19. On tutaj zrobi podmiankę na niedźwiadka prawdopodobnie, więc ma plus 4, ja mam minus 4. Dokładnie, to jest 14 punktów różnicy, więc on to w dwóch kartach raczej zrobi. Jeżeli zrobi to w dwóch kartach, to rundę... Przechera! Pięknie! Mork. O matko, to co on dobrał, że dla niego Mork był najlepszy? Ojojojojoj, Renfri, no proszę. Kto by się spodziewał? Jest klątwa pychy. I dowódca jeszcze. Że najsłabsza jednostka na 10 punktów. Wołch. Widzicie w oknie upiora? No dobra, wspaniale. 36-37. Rywal wygrał to w bólach, nie? W bólach, ale to wygrał. Xavier, Skald, Mentor, Adept. Dobra, Adepta odrzucamy. Odrzucamy. Mamy Renfri, super. Nie mamy Koral i Morka. To może być ewentualny problem. No ale tu zagramy Xaviera, odrzucimy jakieś tam z 2 karty od rywala, zagramy Skalda, Mentora. Opcjonalnie Skaldem możemy wywalić Mentora, gdybyśmy dobrali Koral i wtedy możemy spasować. Tylko że w sumie tracimy tutaj synergię, taką gratisowe 2 punkty tracimy. Dobra, no rywal spasował, no to tak, Xavier. Może być Mork do odrzucenia. I Jan Calveit. I zagrajmy Skalda. Dobraliśmy Niedźwiadka. I odrzucimy Mentora. Tutaj raczej rannych jednostek nie będzie. I pasujemy. Dzień dobry, hej hej, jak tam? To jest tak, Koral, Mork. Jak to was dobiorę, to mamy świetnie. I to jest maksimum tego, co możemy zrobić. Jest Koral, jest Niedźwiadek, jest Niedźwiadek. Nie, jeszcze nie było mieczników. Wojowniczka, niedźwiadek. O tak! Pięknie. Tylko muszę pamiętać o tym, że mamy Geralta Quen. Czyli musimy zagrać w miarę szybko adepta. Żeby zrobić punkty, żeby nie zepsuć. Więc może nawet zaczniemy sobie w ten sposób. Why not? No i teraz tak, rząd bliski ustawiamy pod wysokopunktowe jednostki. Czyli 8, 6, 7, wszystko gramy do rzędu bliskiego, pozostałe karciochy gramy na rząd daleki. Nilfgaardzki rycerz. O ty! Panie rywalu. Dobra, wojowniczka. 15, 16 do 8. Mamy 9 punktów z dowódcy, sierżant Nausicaa. No nieważne. No dobra, Koral. Dobieramy wojowniczkę, odrzucamy Morka. Kilkugryza. Mamy punkty. No tutaj problem jest to, że jest już różnica, nie? 8, 10... to będziemy musieli czarować. Sierżant drugi. Wspaniale. No dobrze, rywal ma 20 na stole. Jakieś ostatnie słowa. Dobra. Teraz jest w sumie event ze sklepem. Z takich większych eventów. Dobra, no to tak. Geralt Igni wszedł spoko. Za 22 punkty. Mimo wszystko mogłem w sumie troszkę poczekać jeszcze, ale była za duża szansa, że rywal nam to wszystko sknoci. No dobra, kolejny sierżant. Come on. Zaraz wam pokażę cały ten evencik, jak wygląda. Siemaneczko, hej hej, dzień dobry. Dobra, jest ten sierżant nieszczęsny, czyli kolejna dyszka, którą mogliśmy zniszczyć. No dobra, Wiedźmin, czyli tak, wy do przodu, rozbijamy. Mamy Morka, żeby ewentualnie rozbić punkty i... Eilhard! 12 miesiąc Subika, dziękuję serdecznie za wsparcie. O nie, Wilgefortz! Ała, a no nie, dobra, w sumie spoko. Okej. To jesteśmy 1 punkt do tyłu, tu nie ma tragedii. To przy 1 punkcie jakoś to przeżyjemy. Możemy dać tak, na 5. 40-24, mamy 4 karty, rywal ma 5 kart. I my w sumie mamy podwójnego dowódcę, więc dzień dobry. 16 punkcików, 5 kart, 4 karty. No tak, Triss, maksymalizacja w przodzie. No tutaj, okej, Triss motyle. No to pięknie. Ciekawe. Ciekawe, cóż takiego to było. Co rywal dociągnął. No dobra, Wiedźmin, Triss. Kończymy turę. 20 punktów. No tutaj zniszcz wrogą jednostkę o sile 8. Spoko. To tutaj to mi nic krzywdy nie zrobi. Rywal nie ma kart specjalnych. Nilfgaardzki Rycerz. O matko. Okej. Przy okazji dzień dobry wszystkim, którzy się pojawiają. Hej, hej. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze, że weekendzik mija jak najlepiej. Mork Łupieżca. Ej, dobra, gdyby zagrać Morka teraz, w sumie. W sumie dobra, Mork. Bijemy. Bijemy, atakujemy wszystkim. Piu, piu, jak leci. Nawałnicą jak z karabinka. No. Dobrze. Szkoda, że tutaj ten sierżant został na jednym punkcie. No ale mamy 30 punktów przewagi, mamy Trisskę, mamy Renfri. Co może pójść nie tak? W sumie wiele rzeczy. 8. Iwar Złe Oko. No dobrze. Pan rywal zrobił mi krzywdę. Zagrajmy tak, zniszcz wrogą jednostkę, zagraj brązową jednostkę, zadaj. Zniszcz wrogą jednostkę o sile 8 lub mniejszej, poproszę. I zakaż... Aha, po wykorzystaniu swojej umiejętności dowódcy zagraj jednostkę o najniższym koszcie ze swojej talii. No to w sumie ja mam tylko jedną karcioszkę. Więc może być. Teraz tak, gramy klątwę, niszczymy rycerza. Zagrywamy niedźwiadka, atakujemy Geralta. 54-25. A chyba to wygraliśmy. O! Nie jestem Nilfgaardczykiem. W czym mogę ci pomóc? Zaraza. Ale mi zepsuł plan. Jak mi go zepsuł, no. A mogłem zagrać wpierw Triss. Byłoby dużo le... Nie będzie tu drugiego Sodem. O! Haha! Pięknie! Dobra. GG, wygraliśmy. Zobaczmy. Gramy również na Skellige. Wspaniale. Gramy na przywódcę stada. Pytanko, czy ktoś mógł też pomyśleć, żeby sobie zrobić taki archetyp? Jeżeli tak, będę niepocieszony. No dobra, harcownicy, adept, mork, wojowniczka. Okej. Niech będzie. Nie mamy discardu. O! Damn. No dobra, czyli tak, mamy triple discard, ale nie mamy kart, żeby odrzucać kart, za wyjątkiem maski. No spoko. Spoko, spoko. No to tak, zaczynamy niedźwiadkiem. Oczywiście na razie nie odkrywamy kart, że gramy pod Hanzę, że gramy pod Renfri. Rywal zagrał drakara bojowego. Dobra, to tak, maska. O, wojowniczka. Well. Well, well. Nothing special. Dobra, niech będzie wojowniczka, aczkolwiek za dużo kart, które potrzebuję w dalszej części rozgrywki. To są karty, które bym potrzebował, nie wiem, w rundzie drugiej, trzeciej, ale zdecydowanie nie w rundzie pierwszej. Jest portal. Okej. Okej. niech będzie. Znaczy, powiem wam tak, widząc Nawałnicę Ciosów, widząc portal z Adeptem, przypomina mi się w sumie archetyp z Avallac'hem. Tylko jaka jest szansa, że rywal będzie to grał? Angie! O matko, dziękuję serdecznie. 14 miesiąc. Resubka, bardzo miło. Jak tam w ogóle? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jeżeli zagram Triss teraz, no Wiedźmina nie ma sensu. No dobra, gramy Triss i pasujemy. I to jest wszystko. I na tym kończymy zabawę w rundzie pierwszej. 50 do 19. 31 punktów. Siódemkę rywal dostanie za darmo. Siódemka za darmo i on to później przebije. No, to już ponad rok, dokładnie. Megaskop. Dobra. Pasujemy to. Pasujemy, to tu się pojawia drugi kwatermistrz, więc tutaj rywal będzie miał plus 8 punktów. Ogólnie zrobić to zrobi. No ale... tak, tylko to co... Znaczy to co jest w ozdobach i to co jest w pakietach. 24 punkty. Hernka duch. Kolejny kwatermistrz, wow. A, no to będzie w sumie grał pod Wiedźmiaka. Co by wzmocnić się o ilość Wiedźminów będących na stole. Wesemir Mentor. No co my tu mamy? 58, 50. Spoko, no ale musiał zagrać dużo kart. My idziemy na bardzo długą rundę trzecią. Jeżeli, no tak, on może w sumie grać pod mentorów, pod ranne jednostki. Ale to my będziemy wtedy rozbijali wszystko jak leci. Geralt Quen, Adept. Nadal discard? Nadal discard? Gdzie jesteś? Excuse me? Dobra. Wojowniczka... Nie. Dobra, pasujemy. Pasujemy, jeżeli nie znajdę nic, to prawdopodobnie będę musiał odrzucać te karty. I znając moje szczęście, jak odrzucę, nie wiem, harcownika albo morka, to dobiorę Birnę i Koral. No dobra, to ich jeszcze nie ma. Wiedźmiaka nie chcę. Dobra. Okej. Okej, w porządku. Czyli w sumie mamy... Dobra, dwóch, trzech Wiedźminów jest w talii, więc choćbym chciał, to nie wyciągnę wszystkich. Prawdopodobnie. Dobra, ewentualnie ciebie jeszcze przerzucę. W razie czego? W razie czego dla pewności. A powolutku, u mnie dziękuję, powolutku do przodu. Dobra, tutaj robimy discard wszystkiego jak leci. Się nie ma w sumie czego obawiać na razie. To Igni, Renfri. Dobra, kwatermistrz, oho. Zobaczysz co się stanie. Dum. Dobra, jeszcze raz sobie klikniemy dowódca. Co by nie pozwalać rywalowi na generowanie niepotrzebnych punktów. Dobra, Koral, Xavier odrzucamy. Nie gridujemy, na razie czekamy. Nawet jeżeli zużyję całego dowódcę. Och, próba traf. Smutek. Smuteczek, no dobrze, no. Aczkolwiek, czy to było dla rywala takie dobre? Przekonamy się. Mamy harcownika, mamy morka, niszczymy próbę. Tutaj nie ma różnicy za bardzo, co wywalamy z cmentarzyska. Tutaj nie ma kart, które mi jakoś wybitnie wadzą. Jest onej romancja i jest koral. No proszę, proszę, proszę. Ostatecznie mnie zaatakował niestety pan rywal. Adepcik, wygnamy sobie Drakara. I tutaj na razie nic nie robimy więcej. Musiałbym zaraz zagrywać Gerda, tak w miarę szybko. Dowódca. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Może w Adepta trafi. Ach, nie trafił w Adepta. No, ale ja już wiem, że tutaj będzie wchodził Wiedźmiak za rannych? Nie. Jeszcze Birna. No tak, bo on ma w sumie adrenalinkę, to byłoby bez sensu, żeby wchodził. Spoko, 20 do 10. Dobra, gramy Gerda, atakujemy cały rząd, kończymy turę. I tutaj w sumie no, musimy jeszcze zagrać jedną karciochę, później przeskakujemy sobie na Geralta i zagrywamy Mentora. No, Morkiem mam odpowiedź na jednego jegomościa. Młody Wiedźmiak, dużo rannych jednostek. Proszę, Nawałnicu, tu atakuj. Ach, rozbiła jednostkę, najgorzej. Zniszcz wrogą jednostkę. Zadaj wrogiej jednostce 6 punktów obrażeń i sąsiadującym. Dobra, weźmy klątwę gniewu. Po wykorzystaniu swojego dowódcy zagra jednostkę z najniższym kosztem wizerunku ze swojej talii. Dobra, nie będzie tak. No, tu w sumie źle wziąłem. Tu wzmacniam się plus 4, a tak miałbym. O wow. O boy. Wow. No dobra. To tak, gramy Geralta. Gramy Mentora. Spoko. Tutaj możemy ewentualnie jeszcze działać w rzędzie dalekim. O, jest Mentor. Fajnie. No dobra, to tutaj to zbytnio różnicy nie zrobiło. Możemy zagrać Skalda, Niedźwiadek, rozbicie 41-33. Byłbym wielce szczęśliwy, jakby rywal zagrał drugiego Mentora. Magiczny kompas, odkryj 3 wierzchnie karty. Jest opancerzenie. No dobra. Mork. Rozbijamy Mentora. Dobra. Dodatkowa ranna jednostka do kompletu. 44-23. Jest Leoś. Parowanie strzał w locie? Muszę kiedyś spróbować. Dobra. Geralt Igni. Rozbijamy. Klątwa gniewu. Pek, pek. 46, 50 do 13. Nie ma jak tego zrobić. Siroko. GG. 35, 13. No tutaj wydaje mi się, że z tym błogosławieństwem trochę zepsułem. Mogłem mieć więcej punktów. No. Czy ktoś może podusać opetalię? Znaczy, powiem tak. W większości przypadków graj Renfri. Kameleon. Najprawdopodobniej tak. No nie ma sensu tego Kameleona atakować teraz. Mimo wszystko nie warto. mimo wszystko nie warto, ponieważ tutaj lepiej poczekać, aż kameleon się raz kliknie i będzie na 3 punktach. No tu byśmy w sumie musieli albo stracić 2 tiki dowódcy, albo Koral i dowódca. O, Saskia dowódczyni. Nie klęka przed nikim. Byłoby szkoda, gdyby zdarzył im się mały wypadek. Oj. Chyba nie tak miało być. No dobrze, no ale tak, gramy Koral. No, ostatecznie. Odrzucamy. Prawie. Wolałbym, jakby trafił w Saskię. Trafiła w Saskię. No dobra. No, znaczy ogólnie to jest taka tradycja, nie? Pierwszy mecz o awans zawsze jest w plecy. Dobra, 8 punktów różnicy. Dryada Łowczyni. Odejdź, póki możesz. Ja nikomu nie ufam. Okej, no. Sprytnie. Sprytnie, panie rywalu, sprytnie. Mamy Morka. Morka wywalamy. Ogólnie, szczerze, w tym line-upie śmiało możemy grać Hanzę i Triss ver 1. Powinniśmy dzięki temu mieć wystarczające tempo, żeby utrzymać rywala. Daleko od nas. No dobra, elf miecza. Adept. 4 punkty, 25 do 13. Tutaj 2 tury mamy czas oczekiwania, jest zagrana Milwa, niestety. 2 tik dowódcy został kliknięty. No dobra, na Hanzie mamy 12 punktów. Czyli klikniemy Hanzę i rywala przebijamy. Cały czas przebijamy pana oponenta. 4, 6, 12, 15, 16. To jeszcze możemy dociągnąć co nieco punktów. O nie! Oh no! O, siemaneczko, hej, hej! Jak tam? Dobra, no przebił nas symbolicznie i kameleon. Dobra, już nas przebił ciutkę mocniej. No to tak, Wiedźmiak, uderzymy Kameleona i klikniemy na Nawałnicy Ciosów. I mu nawet może 2 razy klikniemy. Żeby tu mieć pewność, że rywal nie dobierze jednostki mającej więcej niż 6 punktów. Tutaj zakładam, że on dobierze, nie wiem, 4-5 punktów. Liczę na to, szczerze mówiąc. Percival. Nie wiem, czy tak, dobrze, że rywal zagrał teraz Percivala. Trochę późno. Mimo wszystko. No, dobrał 4. Czyli tak, gramy Xaviera. Odrzucamy Kameleona i gramy Nawałnicę. Długo zmuszamy do zagrania jeszcze 1 karty i tak, gramy Triss. A jeśli będzie trzeba, no to zagramy Igni. No, taka sytuacja. Ale mamy bardzo duże punkty, nie? Ukryte w sumie w rzędzie bliskim, więc zakładam. No dobra. Okej. Okay. Zrobię co w mojej mocy. Dobra, podoba mi się to, że rywal już zagrywał Sirocco, że zagrywał takie karty. Bo to znaczy, że on próbuje wygrać tę rundę. O, ale gra dalej, no dobra. Wow, strażniczka jeziora. Mój rodzaj? Drugiej takiej jak ja nie ma. Ej, mam w głowie taki pomysł, żeby zagrać tego Geralta. W sumie tak zrobię. No bo on tutaj krasnoluda pewnie dobierze. Tu twój zły dzień. Do widzonka. Dobra. 48, 34. No. Mówiłem. Jakby się pojawił straceniec, to i tak byśmy to przegrali, bo byśmy musieli zagrać harcownika i Igni. No. Taka sytuacja. Czyli tak, wiemy, że rywal ma coś mocnego na rączce, bo nie chciał grać. Czyli w sumie teraz dobrze byłoby... Może być Renfri. No to by się jeszcze jakiś taki discardzik przydał. Dobra. Wiedźmin. Dobra. Adept. Tu jest duża szansa, że to nawet zrobimy, bo on musi... to jest tak, jak rywal wyciągnie scenariusz... O, wyciąga scenariusz. Więc dla nas jest to już ok. Gramy Renfri. Stwórz manewr, klątwa chciwości. Błogosławieństwo. Koniec tury. Młoda dryada. No dobra, co my tu mamy fajnego? No tak, powoli kończą mi się fajne zagrania. Ja nawet nie wiem, czy tego nie spasować. Dobra, sprawdzamy. Może jeszcze coś złotego wleci. Tutaj teraz po taniości. Jak najmniejsza inwestycja. I będzie trzeba przekalkulować ostatnie słowo. Czy ja będę... O, Dryada Łowczyni, serio? Twój kolejny krok będzie ostatni. Okej. Łuczniczka z Dolblatana. Nigdy nie chybię. 27, 11. Pasujemy. No, tu może jakbyśmy zagrali, no ale Geralt Quen. Musiałbym wszystko poświęcić. Musiałbym zolinować, żeby to wygrać. To bez sensu. I jeszcze musiałbym poświęcić dowódcę, który dla mnie jest akurat bardzo ważny w tym momencie. Harcownik, o, Birna. No spoko. Spoko, spoko. Czyli tak, mamy Geralta, wyciągamy... O, woda brokilonu. Nienawidzę potań. Który z was chce umrzeć jako pierwszy? Tu nie ma szans, że rozbijemy wrogie jednostki, więc bez sensu. No, Kameleon. Kameleonik, Birna, niedźwiadek i wojowniczka. Kurka na stole, tutaj kolejnie gramy klątwę chciwości, zakładamy, że dostaniemy klątwę atakującą za 4, znaczy za 3 i rozbijemy Kameleona. Możliwe. Też w sumie, czy ja muszę się spieszyć? Nie muszę się spieszyć. Dobra, 24 do 27. No i Morkiem rozbijemy cokolwiek będzie wzmocnione, a potem będziemy kombinowali z klątwami. Simlas. Nie jesteś moją córką. Już nie. No tak, on jeszcze tego Simlasa nieszczęsnego tam skrył w talii. Irytujesz mnie. Wszystkich nas. Czeka śmierć. Wszyscy. Dobra. Dobra, imo to i tak są niewystarczające punkty. GG. No. Więc w sumie spoko. W sumie spoko. No tutaj wygranie rundy pierwszej. I wystarczające zdeterminowanie. Gramy na areszt. No dobra, ale fajna wakacyjna plansza. To jest luzik. To tak w sumie wakacyjnie teraz będzie na tej plaży. To tak, harcownik zostaje, misiek, Teriska. Kurczę, no. No tutaj prawdopodobnie będziemy grali niestety na... O, na muchę. Będziemy grali... Pierwszy, ja nie wiem, absolutnie nie mam pojęcia. No tutaj zastanawiam się jeszcze, jakby to można było zrobić. No ale to jest tak, jak wygramy rundę pierwszą, to z automatu Nausicaa będzie u rywala lepsza. Jeżeli... No właśnie, jeżeli zagra dwóch, to moglibyśmy w teorii gridować na to, żeby mieć trzeciego i Geralta Igni. No, to bym musiał mieć pewność, czy rywal ma jakiekolwiek zaklęcia. Bo jeżeli ma karty specjalne, no to wiadomo, że tutaj część jego silników. Odpada Koral. O, come on! No ładnie, no bardzo ładnie jest. Co jest grane? No ale że aż tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 kart. Zagramy Skalda. Jeszcze odrzucimy harcownika. Oh boy. Oh boy. Dobra, areszt zagrany. 17 punktów różnicy. Mistrz plagi. Okej, mag zabójca. Fajnie, że zrobił nam miejsce na stole. To mi się mega podoba. Co? Oh boy. Birna. No niesamowite. Aż szkoda, że tam Koral mamy zablokowaną. No to jest aż zbyt piękne. Zbyt piękne, żeby było prawdziwe. No ale tak, mamy Morka, Geralta, Triss. W sumie nie wiem, czy grać tą Triss teraz, bo jej szkoda, bo to są duże punkty. Och, kolejny mistrz plag. Mech. Co teraz sobie przerzucisz? Panie rywalu. Tutaj w ogóle ma takie mało punktowe te jednostki teraz. No jest 1/6. I tak już bez szału. O, Hajdawer. No cześć. Hajdogę. Dobra, gramy Birnę. Mamy Xaviera i mamy Hanzę. Dobra, na cmentarzysku rywal nic nie ma. Wydaje mi się, że Xaviera możemy odrzucić. W sensie, tu jest duża szansa, że widząc to, że tutaj się pojawi Renfri. Bo tak często bywa. Geralt. I Gerd za trójkę. Okej. Gerdzik. Atakujemy rząd bliski. 34, 52. 18 punktów różnicy. No, tu by się teraz prosił, nie? Mentor. To by wleciał jak wściekły z tymi punktami. No, Igni. Well. Panie rywal. Tak się nie robi. Cóż za przemiłe spotkanie. Okej. 48, 36. No robi się niebezpiecznie. Co ja mogę powiedzieć? Mówi ci coś hasło ultimatum tridamskie? Dobrze. No, to zobaczymy sobie, czy ja Triss zrobi większe punkty. Nie będzie tu drugiego sodem. Dobra, 75 do 48. Co jeszcze zrobisz? Panie przeciwniku. Ja cię proszę. Okej, okay. Ej, dobra, on w sumie też będzie miał wysokie punkty. Ale on teraz liczy, nie? To jest znak, że w tym momencie rywal siedzi i sobie przelicza, nie? Czy ta Triss mu wystarczy? – 75, 48, o, come on! – Zrobię co w mojej mocy. No jest lipa. Jest lipa, no. No dobra, pasujemy czy gramy Igni? Dobra, niech stracę. Niech stracę, no. Ach, tanim kosztem. Walczcie dla cesarza, a może zostaniecie wyzwoleni. Ład. Dobra, zaatakował żółwia. No dobra, no nieważne. No dobra, rywal ma ostatnie słowo. Spoko. No to tak, adept, Renfri. Wiedźmin, ukryj okno. O, no ja zapraszam serdecznie. Jedno z najpiękniejszych miast. O nie, Ramon! Ile? Ej, proszę tego przecieracza szlaku rozbić. Mam cię. Nie. No dużo tego pancerza miał, nie powiem, że nie. Dycha. Ech, dycha pancerza. Kolejne. Wydaje mi się, że rywal sobie dobrał rękę w taki sposób, żeby móc nas blidować. Chcesz wiedzieć dlaczego? Dobra, tworzymy manewr. Dobra, błogosławieństwo. Okej, poszła blokada. Przecieracz szlaku. Żałuję, że tego Igni nie wywaliłem. No dobra, no jest żółwik. Jest żółwik. Dasz drugie tyle i po problemie. Dawaj, rywalu, zagraj kartę, proszę cię. A, najgorzej. Nie brać jeńców za burty! Naprawdę liczyłem, że on będzie grał, nie? To naprawdę liczyłem, że on będzie grał do końca. No ale zobaczcie, jakbym zagrał Morka zamiast Wiedźmina, to jakby rywal miał coś mocnego, to mógłbym się nie wyrobić w 20 punktach, miałbym Igni za 2. I byłoby słabo. Czekajcie, co? No właśnie, ja jestem ciekaw. Nie, no nie, no ja chcę usłyszeć, co się robi. No dobra, klątwa chciwości. No, jest sierżant, spoko. Siemaneczko, hej hej, jak tam? Proszę. Słuchajcie, trzymajcie kciuki, żeby rywal zagrał drugie. Aha! No tak, przecież on będzie miał mniej punktów. Ajajajajaj. No dobra. Dobra. Zaatakujemy. Co? Oj, no i już będzie tutaj do wyjaśnienia z czatem. Sierżant, proszę, zagraj go w bliskim. No nie! Dlaczego? Dlaczego? Jak zagrał dookoła Igni, no? How dare you? Jakieś ostatnie słowa. Najgorzej, no. No i zagra Renfri na koniec, zobaczycie. Chłop tutaj kisi Renfri na ręce. A nie, Wilgefortz. Co za błahę za ta. No nie! Specjalna beczka sklepa? Aha, ojejku. To jest ta... O tej beczce myślisz? Bo jeżeli to jest ta beczka, to ona nic nie daje. To jest po prostu beczka za kamienie. Nie warto, nie? Ona w ogóle nie istnieje. Nie patrzcie na nią. Jej po prostu nie ma. No. Tak, dokładnie. Tak, to jest jedna z tych beczek, która mówi w sumie, skoro już zapłaciłeś. No, tak to mniej więcej działa. No, kurczę, no ale, jest mi źle. Jest mi źle, trzeba było grać Igniver 1. No, a tutaj za tą Bydgoszcz, nie? To sobie chyba wyjaśnimy później. No. Wszystko jest już wyjaśnione. To był cytat. Jasne. Nie wierzę w takie cytaty. Ej, w ogóle będę jechał na PGA. To jak ktoś będzie też, to... No. To jakby ktoś mnie gdzieś tam widział, to ten. To będzie wiadomo, że to faktycznie ja. Ale na jeden dzień. No, ale to taki off-topic to jest za miesiąc, tak? Czy źle liczę? Tak, za miesiąc chyba. No. 14, 15, coś takiego. Nie, 15, 16. O, anyway, dobra. Odrzucamy Hanzę. 2 misiaki. No nie wiem, czy chcę grać pod 2 misiaki. Tu mamy discard 1, dobra, drugi. O, od razu lepiej. No ale tak, mój przeciwnik gra Przeklęty Zwój i gra pod taktykę partyzancką. Rywal ma Przeklęty Zwój, mamy Xaviera Lemensa. I Jajo Harpi. To takie delikatne rozpoczęcie ze strony rywala, aczkolwiek ja już wiem, czym to może się skończyć w dalszej części tego pojedynku. Troll mostowy. Troll mostowy jest grany. Straszna szkoda, że nie mam jak discardować ręki. Bo to byłoby wielce przydatne. Dobra. Zagrajmy Hanzę. No tak, znaczy... tu jest kwestia tego, że to byłoby dużo prostsze, gdybyśmy mieli discard na naszej rączce, nie? Bo tutaj mimo wszystko no, nasz rywal ma fajne karty, którymi może coś robić, a my nie mamy predyspozycji punktowych. Możemy oczywiście zagrać Gerda, trzymać się na tych 8 punktach powyżej rywala. Na Triss za szybko, za mało jednostek, Wiedźmina szkoda. No właśnie, szczerze mówiąc nie wiem, bo w Smoczycy na pewno dowódca, nie? To byłby taki znak, że Smoczyca, ale granie... Okej, dobra, nieważne. Nieważne, rundę pierwszą wygraliśmy. Mimo wszystko inwestując niewiele. Okej, miłego dzionka życzę, do następnego. Znaczy właśnie, dobra, bo to też jest tak, że niby niewiele zainwestowaliśmy, ale nasz rywal zainwestował jeszcze mniej. I to taka sytuacja dosyć podejrzana. Dobra. Zagramy Xaviera, czy nie ma sensu go grać na razie? Niech będzie, cokolwiek. Cokolwiek, żeby było. I to jest w sumie jedno z niewielu proaktywnych zagrań, które chcę zagrać, nie tracąc aż tylu punktów. Oneiromancja. Jest troll jaskiniowy. Ojojoj. Jest trolliszcze. Trolliszcze, co patrzy na zgliszcze. Dobra, zużyję całego dowódcę. Czemu nie? No, ostatecznie. Dobra, czyli tak, rywal nie ma onej romancji. Zagrał trolla. Super. To może być. To mimo wszystko może być. Kończymy turę. To jest tak, jeżeli rywal zagra Ciri, to ją straci. Jeżeli zagra Smoczycę, to również ją straci. Grot... Grocik. Geralt, to tak, Morka odrzucamy. I co zrobisz? Spokojna głowa. No, awek psa pasowałby do ramki. No, ej, ale kiciuch też dobrze wygląda. Keltullis. Nazywali mnie cieżbą. Chcesz wiedzieć dlaczego? No bo mógłbym rozbić tego grota, ale... Sam nie wiem. Sam nie wiem. Jeżeli zagram Geralta... Mogę zagrać, w sumie mogę zagrać Morka. Nie, bez sensu. Geralt. Wiedźmin. Nie potrzeba ci aby ręki? Właśnie odrąbałem jedną. Najsłabszą sojuszniczą jednostkę. Dobra, zaatakujemy Grota. I teraz zobaczcie, i teraz to jest smart move. Znaczy... Może tak, może nie. W sumie reflektując się na to, że muszę w miarę szybko rozbić Keltullis. Kolejny wrak, kolejny trop! Okej, dobra. Czyli tak, jak rywal zagrałby sabat. Jeżeli rywal zagrałby sabat, to... Ygern. Bargest! Porąbię cię na kawałki, ty przebrzydła maskaro. Well. Myślicie, że damy radę, czy nie damy radę? Co to będzie, co to będzie? Ozrel. Ozrel 14. Teris. Wzmacniamy nasz cały rząd. To tak, wiecie, w kontekście jakby ktoś pytał, kto ma jedne z mocniejszych brązów, jak chodzi o punkty. No, zobaczymy. Wow! O, ty rywalu! No i czara goryczy się przylała. Dobra, 20 punktów. Musisz olinować, musisz grać wszystko co masz. Klikaj pan te karty. 6 punktów z dowódcy i sabat czarownic. No dobra, GG. Nice. No dobrze, mamy czatowniczą zasadzkę. Mamy harcownika, murka, wojownik, ojejku, druga Hanza. Dwóch Hanz na pewno na rączce nie chcemy mieć. W ogóle jak tam dragon u ciebie? Wszystko dobrze? Dobra, maska Uroborosa. Czy ja bym chciał zaczynać maską? No nie. Na razie zagramy sobie na spokojnie adepta. A jeżeli będzie scenariusz w rundzie pierwszej... Z Avallac'hem. No dobra. Ciekawostka. No dobrze, no ale tak, rywal gra Avallac'a, gra Fortel, czyli na dzień dobry w sumie zainwestował dużo punktów. 24 punkty werbunku. No dobra, jeżeli tutaj mamy scenariusz i będzie no unit, to będzie gorąco, znaczy w sumie już się zrobiło gorąco, lekko mówiąc. Dobra, gramy maskę. No matko, mamy misia. Wściekłego misia. No dobra, dobra, grajmy Hanzę. Nawałnicy. Dobra, nawałnicy na razie nie używamy, poczekamy sobie z tym. Jakkolwiek, mistrzynie miecza. Dobra, Vinci elfów, R1, Vinci, pięknie. Gerd atakuje fenomenalnie, to by się Triss przydała. Niestety jest w talii. Smutna historia. Smutna historia z Triss, która nie chciała przybyć na stół. No. Bo Geraltem możemy zdziałać ewentualnie mentora, jeżeli udźwigniemy tę rundę do 3 kart. No. Ewentualnie. Plus jest taki, że mamy przewagę. 15 punktów. Strzelczyni z Dolblatana, ona tutaj nie może na całe szczęście zniszczyć nam jednostki. Zaczepka. Kolejna jednostka jest ranna. A nie wiem, czy to jest takie dobre dla naszego rywala. On chyba nie zwrócił uwagi na to, że dla mnie ranne jednostki to jest woda na młyn. Chociażby po to, żeby tutaj no, przeciągnąć do tego mentora. Może być też tak, że on zwyczajnie odpuści wcześniej. Będzie pas, powie sorry. Sorry gościu, innym razem. Ale no ja tutaj widzę bardzo duże punkty na mentorze. Dekret królewski. O. Czyli tu będzie rozdarcie. Rozdarcie z Hatoriego. Miecz nad mieczem. Przyzywamy, zaklinamy. Niedźwiadek. Czekamy, jeszcze czekamy. Nie no, róg to nie będzie, to będzie rozdarcie w całym rzędzie. Aż normalnie zęby będą skrzypiały z bólu. No jest strzelczyni, okej. No. No niesamowite. Że też to rywal akurat teraz dograł. Kto by się spodziewał? Okej. Dobra, przebiliśmy. 27, tak, więcej rannych jednostek, nie? To jest crème de la crème. Ranne jednostki. Tararara. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rannych jednostek. 14 rannych jednostek. Komando Vernosiel. Czekamy na sygnał. Do tego czasu on jeszcze nie wie. On jeszcze nie wie. Proszę, zagraj jedną kartę, jakąś, nie wiem, mega mocną. Mega mocną karciochę wrzuć. Pszami rusz. I znikaj już. 6 punktów. To chyba niewiele straciłeś. Chyba niewiele straciłeś. Dobra. To tak. Geralt. Mentor. Nie miewamy wiosen. Co najwyżej ciszę przed burzą. No tak. Ach. Ale mentor siadł. 20 punktów. No. I w tym momencie rywal takie. No, znaczy, wiecie, ja wam mówiłem, nie, że ogólnie brązy, które są w Skellige, są mega mocne. I... Holy! Wow! Tylko gryza. Ciekawe co to... Ciekawe co to jest. Spoko. No dobra, mamy mistrzynię miecza. No, soluwa na gitarce teraz. Dobra. Klikniemy sobie raz dowódcę. Profilaktycznie. A ewentualnie jak zagra jeszcze jedną jednostkę. Dobra, tu atakujemy. Noise. Zagrajmy Renfri. Stwórz manewr. W sumie nie wiem, czy ja musiałbym to dogrywać do końca. Czy ja bym to chciał dogrywać do końca? Mamy mega duże punkty z naszego dowódcy. Rywal traci do nas za dużo punktów. Sengrim. 22. Pięć punktów. Dobra, jestem chciwy. Klątwa chciwości mnie kupiła. O, Koral. GG. No, więc jak widzicie, ta talia ma potencjał i to dosyć duży.